Dzień dobry, nazywam się Hania Świątkiewicz i pracuję w wydawnictwie Dwie Siostry. Dzisiaj chciałabym co nieco opowiedzieć Państwu o naszych książkach. Wydawnictwo Dwie Siostry już od kilkunastu lat wydaje literaturę dla dzieci, a także książki kulinarne i do tej pory wydaliśmy także kilka pozycji dla dorosłych, więc naprawdę jest w czym wybierać. Jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą, to mamy dosłownie cały przegląd wszystkich możliwych pozycji przez picturebooki, przez opowiadania, przez serie, książki bardzo ilustrowane w małych formatach, w wielkich formatach, kartonowe. Są one Państwu na pewno znane. A chciałabym jeszcze pokazać kilka z naszych ostatnich nowości. Dosłownie pięć tytułów, które mam nadzieję, że Państwa zainteresują. Książka Xin Qiao autorstwa Ton Wan Ań i Moniki Utnik-Strugały z ilustracjami Anny Kaźmierak to już szósta część serii dla dociekliwych, przedstawiająca różne miejsca i kultury świata. Ta część akurat jest o Wietnamie, jest bardzo bogato ilustrowana i znajduje się w niej mnóstwo najróżniejszych ciekawostek o tym kraju. Kolejną z pozycji jest książka Odjazd. Jest to francuski pop-up autorstwa Gérard Lomonaco, który robi niesamowite wrażenie przy otwarciu dla największych fanów pociągów, ale także dla wszystkich fanów pojazdów i architektury, inżynierii, ilustracji. Bardzo ciekawe w tej książce jest to, że jest ona stworzona na zasadzie Laparello. Można po prostu rozłożyć i obserwować. Pion i poziom to z kolei nasza ostatnia propozycja dla maluszków, bo już od drugiego roku życia. Jest to kartonowa książka, która została wyróżniona w ostatniej edycji konkursu Jasnowidze na projekt ilustrowanej książki dziecięcej. Jest to książka, która przedstawia dwie zupełnie odmienne perspektywy. Pion i poziom. To jest poziom. A to pion. Więc książka zachęca do zabawy tą perspektywą, a także do różnych aktywności fizycznych. Z pozdrowieniami żyrafa, Megumi Iwasy z ilustracjami Jorga Mille. To z kolei przecudowna, ciepła opowieść o korespondencyjnej przyjaźni żyrafy i pingwina. Żyrafa żyje na swojej sawannie i nie dość, że jest mu nudno, to po prostu czuje się jeszcze samotny, więc któregoś dnia postanawia wysłać list za horyzont i ten list trafia do pingwina. Bardzo dowcipne w tej całej historii jest to, że żyrafa i pingwin tak naprawdę nie wiedzą, jak wyglądają. Wszystkiego dowiadują się z listów, co myślę, że zachęca dzieci do odkrycia starej i zapomnianej sztuki pisania odręcznych listów. I przede wszystkim zachęca do nawiązywania nowych relacji. Jedna z pierwszych bardzo dobrych pozycji dla czytelnika, który rozpoczyna swoją przygodę z samodzielnym czytaniem. Nowość dla nieco starszych czytelników, bo od 10 roku życia, Wyjaśnij to lotko, napisane i zilustrowane przez Martynę Skibińską. Jest to kryminał, który dzieje się w realiach polskiej, bardzo dobrze znanej nam rzeczywistości szkolnej. Lotka jest 11-letnią dziewczyną, która chodzi do 5 klasy, ubiera się cała na czarno, bo uważa, że dzięki temu po prostu lepiej wtopi się w tło i potajemnie pod ławką podczytuje sobie kryminalne przygody detektywa Mroka i okazuje się, że pewnego dnia to ona jest podejrzana. Bardzo zachęcam do przeczytania, żeby sprawdzić, jak udaje jej się przeprowadzić to śledztwo. Oto nasz dwusiostrzany stosik. Zachęcamy do lektury.